Witajcie po przerwie. Udało nam się w końcu zejść spod dasza i zakończyć sezon zimowy i przenieść się do szklarni razem z moimi aloesami. Ponieważ na zewnątrz trochę popaduje, to postanowiłem, że dzisiaj pokażę Wam, jak będę rozdzielał aloes drzewiasty w otoczeniu moich pomidorów i ogórków. Mam nadzieję, że nam się uda to wszystko pokazać. Nie mam kamerzysty, więc wybaczcie, będzie jak zwykle jedną ręką rozmnażanie aloesów. Mam tutaj takiego aloesa odmiany arborescens drzewiastego, który już Wam pokazuję, który się bardzo fajnie rozrósł na dole. Ma piękne, młode pędy. Chciałbym zostawić ten jeden wielki, duży, ten jeden zostanie. I tutaj z boków mu wyrastają takie ładne, śliczne pędy czyste, więc wyciąłbym wszystkie inne. Chcę zostawić może ze 3, a resztę wsadzić do pumeksu i do ziemi. Ponieważ eksperymentujemy, no to 3 wsadzimy od nóżki do ziemi, 3 wsadzimy do pumeksu, zobaczymy za 2 miesiące, czy za miesiąc pewnie nawet już powinny być ukorzenione. Wtedy zobaczymy, jaka jest różnica. Mam przygotowane ze sobą ziemię. To jest moja mieszanka. Używam perlitu. To jest też ziemia do kaktusów. I w zasadzie ta ziemia do kaktusów jest w połowie zmieszana z kompostem. No jak widzicie, tego perlitu nie jest jakoś tam za dużo, ale to myślę, że do ukorzenienia nam wystarczy. Ważne, żeby ona była faktycznie taka przepuszczalna i dosyć sucha. Nie wsadzałbym w wilgotną ziemię aloesu. Chociaż tak jak we wcześniejszych filmikach widzieliście, akurat aloes drzewiasty ukorzeni się też nawet w wodzie. Więc to nie ma problemu. Jak gdzieś tutaj mam jeszcze z aloes, który wsadzałem zimą. Jak widzicie, korzenie już wpuściły pod doniczką. Tak, on ma, ja wiem, ze 3-4 miesiące mniej więcej. Widzisz, mniej więcej w lutym go wsadzałem w ten pumeks. Tak jak wspomniałem, akurat aloes drzewiasty jest chyba najprostszym w uprawie, najprostszym w rozsadzaniu. W zasadzie korzenie puszcza w wodzie, w pumeksie, w ziemi, w piasku, z czymkolwiek byście go nie wsadzili, to bardzo ładnie się ukorzeni. No dobrze, to ja już wyciągam nożyk i spróbujemy oddzielić nasz aloes. No dobrze, to spróbujmy wyciąć troszeczkę tego aloesu. Myślę, że zaczniemy tutaj od tego pośrodku. Wystarczy go troszeczkę naciąć i potem już on powinien nam się ładnie oderwać. Nie wiem, czy to tak będzie widać. No, ale się ładnie oderwał. Proszę bardzo. Mamy kawałek naszej sadzonki jednej. Tutaj gdzieś mieliśmy kawałeczek drugi. O, tutaj jest taki drugi. Także po nacięciu tutaj spokojnie możemy go oderwać. O, będziemy mieli kolejny. No teraz zobaczmy, co tu jeszcze możemy uciąć. Tutaj takie w środku są, ale to niestety będę potrzebował dwóch rąk, żeby to zrobić. Ale tutaj na pewno. Mamy kolejną naszą odnóżkę. Ja tutaj postaram się teraz szybko wyciąć 3 kolejne, żeby nie tracić czasu na nagrywanie tego tą jedną ręką. Dajcie mi chwilkę i za chwilkę wracamy. No dobrze, mamy nasze sadzonki.
Ja staram się oberwać zawsze jeden ten dolny listek, żeby jak największa była ta powierzchnia biała tutaj tego trzonu, z którego będą wyrastały nam korzonki. Nieprawdą jest, że korzeń będzie wyrastał tylko z tego uciętego miejsca, tak, tylko z tej końcówki. Korzonki będą wyrastały nam tutaj z całej tej przestrzeni. No i cóż, bierzemy naszą sadzonkę i wsadzamy ją w pumeks. Czy w pumeks, czy w ziemię. Wszystko jedno, zobaczymy za jakiś czas, które sadzonki nam lepiej się ukorzenią. Ja je wyjmę oczywiście za miesiąc, zobaczymy, jak tam one wyrosną. Bardzo Wam dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia w następnych filmikach. Trzymajcie się ciepło.